Cześć, 167 odcinek Futsalu w Krakowie, 10. kolejka Dywizji B już za nami. Coraz więcej odpowiedzi, coraz mniej pytań, tak możemy powiedzieć. Mieliśmy kilka bardzo ciekawych spotkań i co najmniej jedną niespodziankę. Rozpoczynamy od omówienia starcia pomiędzy Enchą a drużyną Ukrainy. Mecz rozpoczął się fatalnie dla Zębatek, bowiem w drugiej minucie było już 2-0 dla Ukraińców po dwóch bramkach Nazarowa, ale Enha, jak to się ma, nie zesrała się i zaczęła grać bardzo dobry futsal, stwarzając sobie coraz więcej sytuacji i przede wszystkim skutecznie broniąc się przed atakami Ukrainy. W minucie 10 Koers idealnie usłużył Rzeszutkę i było 1-2. I takim też wynikiem zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. A w drugiej połowie NH grała coraz lepiej. W minucie 21 na raty, okazując naprawdę całe hektolitry zimnej krwi, Mark Koers doprowadził do remisu. A w 23 minucie książkową akcję rozegrał Rachwał z Urbanowiczem, ten drugi dał prowadzenie Ensze. Ukraina musiała siąść na rywalu, musiała zaryzykować i w minucie 26 do remisu doprowadził Serhi Bahri, a w samej końcówce szale zwycięstwa na korzyść Ukrainy przychylił Ilya Turow, choć jeszcze w samej końcówce to zwycięstwo uratował Dmitro Bahri, który obronił kilka znakomitych strzałów Enchy, przede wszystkim piłkę meczową, którą miał na nodze Mark Koers, ale ostatecznie Enha po znakomitym meczu uległa niepokonanym Ukraińcom, dla których to był chyba najtrudniejszy mecz w tym sezonie, 3-4. W drugim starciu Żarłacze podejmowały ekipę Gross Garden i mecz, no, widzicie na pewno w bardzo kiepskiej jakości, w związku z tym tak, rozpoczął się od trafienia Dulemby dla Gross Garden, w związku z tym zdecydowanie lepsze będziecie mogli, możecie zobaczyć na kanale Ligi, no, ale potem Żarłacze naprawdę podjęły walkę, swoje szanse miał Marcin Antoszewski, potem kolejna szybka kontra Żarłaczy, z piłką pomknął Norbert Kopeć, ale znakomicie po raz kolejny interweniował Gross. I znów świetnie pokazał się Norbert Kopeć, tym razem jego strzał ponownie obroniony przez Grossa. W dalszym ciągu było tylko 1-0. Żarłacze nie ustępował w atakach. Swoją szansę miał również Szymański, ale jego strzał ponownie obroniony. I jeszcze kolejną sytuację już w drugiej połowie mieli gracze Żarłaczy, kiedy przed szansą stanął Oliwier Grabowski, ale jego strzał był niecelny i po prostu to musiało się zemścić i zemściło się w minucie 27, kiedy Łukasz Chodor bardzo precyzyjnym strzałem podwyższył wynik tego spotkania na 2-0 dla Gross Garden, a z kolei w minucie 29 w końcu Żarłacze trafiają do siatki, dwójkowa akcja Sadowego z Wróblewskim i jest 1-2. No ale Gross Garden nie zamierzał dopuścić rywala na długość ręki, bowiem Karol Rzepecki przepięknie uderza z dystansu i robi się 1-3. A potem dwie bardzo dobre sytuacje ma Łukasz Ryś. Najpierw zostaje znakomicie obsłużony przez kolegę z drużyny, przez Mroza, ale przenosi piłkę nad poprzeczką. No teraz w minucie 36 już się nie myli. Zając wystawiał piłkę i Łukasz Ryś wpisuje się na listę strzelców, jest 1-4. Żarłacze są charakterną drużyną i do końca walczyły o poprawę tego wyniku. Z znakomitej strony podobnie pokazali się Wróblewski i Sadowi i tym razem ten drugi wpisał się na listę strzelców i było 2-4. Ale ostatnie słowo w tym meczu należało do Gross Garden, które wykorzystało tą szybką kontrę i Dulemba trafił po raz drugi do siatki, ustalając wynik tego spotkania na 5-2 dla Gross Garden. W trzecim spotkaniu Dywizji B Elefanti grało ze Złotymi Chłopakami. No i nie da się ukryć, że to Elefanti byli faworytami tego spotkania. Zwłaszcza, że objęli prowadzenie w drugiej minucie po bramce niezawodnego Klima, ale bardzo szybko Złote Chłopaki pokazały, że mają zawodników, by się przeciwstawić rywalom. Zwłaszcza, że rywal grał bez zmiany, to już chyba tradycyjnie.
Waszek i Mazur sprawili, że w 8 minucie było 2-1 dla Złotych Chłopaków, ale w minucie 13 wyrównał Klim. Jednakże potem znakomicie błysnął po raz kolejny duet Waszek-Mazur. Mazur strzelił 2 gole i było 2-4, ale przed przerwą trafił jeszcze Klim po raz trzeci i na przerwę schodziliśmy z wynikiem 3-4. W drugiej połowie obydwie drużyny odpinają wrotki. W minucie 28 4-5 po bramkach Wałaszka i Klima, a potem mimo, że do Elefanti doszedł Robert Dąbrowski, to Złote Chłopaki odjeżdżają z wynikiem, bowiem po bramkach Łyducha i Mazura robi się 4-7 w 34 minucie. A potem mamy wymianę ciosów. Strzela Dariusz Janiszyn i Wałaszek, jest 5-8 w minucie 36. A w końcówce mamy dwie bramki Wawrowskiego, jedną Łyducha. Sensacja staje się faktem. Elefanti chyba trochę lekceważą jednak rywala, a Złote Chłopaki odrabiają lekcje z Pucharu Ligi i wygrywają z Elefanti 9-7, zgłaszając swój akces do grupy mistrzowskiej i pokazując, że Wałaszek i Mazur mogą się spokojnie przeciwstawić ofensywnej sile Janiszyna i Klima. Kolejnym pojedynkiem było starcie Nowego Ładu z Popalonymi Stykami. To nie da się ukryć, że faworytami była ekipa Nowego Ładu, zwłaszcza że rozpoczęło się od straty drużyny gości i od bramki Kopery, ale naprawdę nowe Popalone Styki mają momenty znakomitej gry i w tym meczu również je obserwowaliśmy, mimo że Kopera mógł bardzo szybko podwyższyć na 2-0, ale jego strzał był niestety, przepraszam, to był strzał Kapuścika. W 11 minucie mamy remis. Karol Michalik wychodzi w swoim stylu i strzela między nogami Pawła Gibasa, jest 1-1. A w minucie 15 Popalone Styki wychodzą na zasłużone prowadzenie. Ładnie się przedziera prawą stroną Adrian Regiec, pokonuje Gibasa i tu Popalone Styki prowadzą wówczas 2-1. Jednakże końcówka należy do Nowego Ładu, a zwłaszcza do Grześka Szczepana, który najpierw znakomicie wypatrzył Krzyśka Ilczuka i mamy remis. A potem Grzesiek Szczepan nie gorszym podaniem po minięciu rywala obsługuje Kapuścika i jest 3-2 i takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa. Druga połowa to już znacznie lepsza gra Nowego Ładu, w którym pierwsze skrzypce grał Grzegorz Szczepan. Tutaj widzimy bramkę Kopery po właśnie podaniu Szczepana. A potem kolejną znakomitą sytuację Nowego Ładu, tutaj przed szansą Kapuścik, ale trafia w poprzeczkę i po chwili kolejny strzał Kapuścika, tym razem głową obroniony przez Suchanka. Kapuścik jednak nie zrezygnował i w ten oto sposób strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu, w minucie 26, podwyższając na 5-2. Ale Popalone Styki, jak wspomniałem, mają momenty fantastycznej gry i to był właśnie jeden z tych momentów. Ogorzałek znakomicie zwiózł rywala i mamy 5-3, a chwilę później w sukurs poszedł Karol Michalik, który w ten oto sposób, przepraszam, tutaj jeszcze trafił w słupek, natomiast tutaj mamy kolejną akcję Michalika i Michalik, jak to ma w swoim zwyczaju, przebiegł niemal całe boisko, ładuje pod lady, jest 5-4 i naprawdę mogło się zrobić cieplutko, zwłaszcza że po chwili była piłka na remis, ale w tym wypadku strzał Michalika obronił Gibas. A co więcej, poszła z tego kontra, po której do siatki trafił Szczepan i było w zasadzie po zawodach. W końcówce Popalone Styki musiało się otworzyć, musiało zaryzykować i konsekwencje niełatwo było, nie trudno było przewidzieć. Mamy drugą bramkę Krzysztofa Ilczuka. A w 39 minucie swoją trzecią bramkę w tym meczu strzela Kopera. W końcówce obydwie drużyny stworzyły sobie jeszcze po jednej dobrej sytuacji, ale zarówno Szczepan, jak i odpowiadający na tą akcję Marcin Klatka nie wpisali się na listę strzelców i ostatecznie Nowy Ład pokonał Popalone Styki 8-4.
W kolejnym spotkaniu, które też miało ogromne znaczenie dla ligowej tabeli, Venators FC podejmowali Jotaru Futsal. I Venators FC było widać, że są na fali, natomiast Jotaru Futsal nieco się zacięło, jeżeli chodzi o zdobywanie punktów. Minuta 8, Bielach podaje do napory i robi się 1-0 dla tęczowych wojowników, którzy w tym sezonie wrócili do tradycji rozgrywania spotkań w randomowo wybranych koszulkach, dlatego grają w lebijkach. A po chwili Kasper Socha znakomicie obsługuje Kamila Stawiarskiego i jest 2-0. A mogło być jeszcze lepiej, bowiem Venators FC, tak jak wspomniałem, prowadzili grę. Wspaniale odzyskał piłkę na porale, zagrał piłkę niecelnie do Potępy. A po chwili kolejny odbiór, tym razem Bielacha, który zagrywa piłkę do Sochy. Socha potężnie uderza, ale piłka trafia w poprzeczkę. W odpowiedzi mamy dwie akcje Jotaru. Na początku Drużyński przytomnie wypaczył Jędrzeja Kowalińskiego, ale jego strzał był niecelny. Ale jeszcze przed przerwą brat Jędrzeja, czyli Bartłomiej, pięknie rozgrywa piłkę z Męczakiem i jest 2-1. I takim mikiem skończyła się pierwsza połowa. A w drugiej połowie mogliśmy mieć bardzo szybko remis, ponieważ Stępniak stanął wokół oko z Sapułą, ale ten nie dał się pokonać. Po chwili znakomitą sytuację miał również Krzysztof Burczyk, który w swoim stylu strzelił z dystansu, ale ponownie Sapuła był na posterunku. Zemściło się to w minucie 27, kiedy mamy szybki odbiór Kaspra Sochy, który nawet nie bawił się w przyjmowanie piłki, tylko załadował, ile fabryka dała, i mieliśmy 3-1. Gracze Venators postanowili wyjaśnić sprawę, kto w tym meczu wygra. Napora do Potępy jest 4-1. A w końcówce mieliśmy jeszcze kilka dobrych, choć niewykorzystanych sytuacji Venators. Popatrzmy na te kontry. Bielach do Sochy, ale Kacper Socha niecelnie. Potem napora. No trochę niezamieszanie do Kamila Stawiarskiego, ale na posterunku był Rafał Drużyński. I ostatnią dobrą sytuację w tym meczu po tym odbiorze Bielacha miał Kacper Socha. Ale Rafał Drużyński nie dał się pokonać po raz kolejny, ale nie zmieniło to faktu, że Venators FC pokonali Jotaru Futsal 4-1. W ostatnim spotkaniu, na które naprawdę bardzo czekałem, Lajkoniki podejmowały hat-trick. Czekałem na nie dlatego, że po pierwsze miało ogromne znaczenie dla ligowej tabeli, a po drugie grający w Lajkonikach Kuba Czepiec, który w poprzednim sezonie grał w hat-tricku, jest kuzynem Rafała Walerowskiego, kapitana hat-tricka, i no był to pojedynek kuzynów. W każdym razie rozpoczął się zdecydowanie lepiej dla hat-tricka, kiedy w czwartej minucie otworzył wynik Maku, ale z minuty na minutę rosła przewaga Lajkoników. Jeszcze w pierwszej połowie Lajkoniki wyszły na prowadzenie. Mateusz Sikora drugi oraz Wołk dali prowadzenie tej oto drużynie. Natomiast w drugiej połowie Lajkoniki wrzuciły piąty bieg i po bramkach Karcza i Sikory drugiego, w minucie 24 już było 4-1. Co prawda Makuła odpowiedział golem w 28 minucie, ale Lajkoniki z minuty na minutę coraz lepiej wykorzystywał to, że hat-trick musiał atakować, i w końcówce gole strzelali Franczyk Czepiec oraz Mateusz Sikora drugi, i Lajkoniki bardzo wysoko, ale zasłużenie pokonały hat-tricka 7-2. I zobaczcie, zaraz zobaczycie, jak to wpłynęło na ligową tabelę, zanim jeszcze omówimy wyniki tej serii spotkań, bowiem NH przegrywa z Ukrainą 3-4, naprawdę znakomity mecz Zębatek i najcięższa przeprawa w tym sezonie Ukraińców. Żarłacze uległy Grossgarden 2-5, Elefanty Złote Chłopaki, chyba no, największa niespodzianka, 7-9, Nowy Ład popalone styki 8-4, Lajkoniki hat-trick 7-2, a Venators FC pokonuje Jotaru Futsal 4-1. I piątka kolejki 10 serii spotkań w Dywizji B. W bramce Dmitro Bachry z Ukrainy, który tak naprawdę uratował Ukraińcom punkty w meczu z Enchą. Mamy trzech debiutantów: Grzegorza Szczepana z Nowego Ładu, Kamila Mazura z Chłopaków, który za swoją fenomenalną postawę przeciwko Elefanti zostaje graczem kolejki. Również po raz pierwszy w piątce kolejki Mateusz Sikora drugi z Lajkoników, a po raz drugi w piątce kolejki w sezonie Kacper Socha, zawodnik Venators FC. I wzmiankowana tabela Dywizji B
Prowadzi Ukraina z kompletem punktów, a na drugim miejscu ex aequo Elefanti Lajkonik, który miał po 22 punkty, ale Elefanti po tym jak wtopiło w meczu z Złotymi Chłopakami jest na drugim miejscu tylko dlatego, że wygrało bezpośrednie spotkanie z Lajkonikami, ale Lajkoniki mają jeden mecz mniej, więc najprawdopodobniej to one zajmą drugie miejsce po fazie zasadniczej, chociaż jeszcze nic nie jest tutaj pewne, bowiem Lajkoników czeka mecz z Ukrainą. Będzie bardzo ciekawie w rywalizacji o to, kto zagra jako czwarty, będzie czwartym Dobrydża w grupie mistrzowskiej, bowiem o to rywalizuje aż 6 ekip, z czego 4 ma po 15 punktów. Mamy tutaj o Hatriku, Ensze, Złotych Chłopakach oraz Venatores, a na pewno jeszcze broni nie składają i duże szanse, nie tylko matematyczne, mają ekipy Gross Garden i Otro Futsal. Na 10 miejscu mamy Nowy Ład, który dzięki zwycięstwu z Polonymi Stykami przeskoczył WKS Futsal Team, który ma taki sam bilans punktowy. Na miejscu 12 Żarłacze, a na ostatnim Popalone Styki. I zobaczmy, co będzie się działo w następnej kolejce. No nie, jednak nie zobaczycie tego Państwo, ponieważ nie wyświetla nam się plansza. W związku z tym pozwólcie mi to zapowiedzieć. Rozpoczniemy od meczu 6 grudnia między Elefant i MK Teamem. Będzie to pojedynek w ćwierćfinale Pucharu Ligi. O tyle ciekawy, że Daniel Klim, w zasadzie MK Team ma niewyrównany rachunek z Danielem Klima z poprzedniego sezonu, również w ćwierćfinale Pucharu Ligi. Będzie się działo. Potem pojedynek Gross Garden i Venatores FC. Kto przegra, traci grupę, traci w zasadzie szansę na grupę mistrzowską, a mecz będzie o tyle ciekawy, że w zeszłym sezonie porażka Venatores FC z Gross Garden w zasadzie zabrała im, w sensie Venatores FC, brązowe medale. Więc na pewno podopieczni Dawida Michnowicza będą się chcieli zrewanżować Krzyśkowi Grossowi i jego ekipie. W meczach środowych zaczniemy o 20 od starcia Złotych Chłopaków z Nowym Ładem i Złote Chłopaki po znakomitym występie przeciwko Elefanti no muszą tutaj liczyć na to, że zdobędą kolejne 3 punkty, ale Nowy Ład na pewno tutaj nie złoży broni. A o 20.45 mecz Ukrainy z Żarłaczami i ten mecz będzie transmitowany na żywo na kanale naszej ligi, serdecznie już na niego zapraszam. Wydaje się, że murowanym faworytem do wygranej w tym spotkaniu jest drużyna Ukrainy, ale ze względu na dosyć dużo żółtych kartek w meczu przeciwko NH, dwóch kluczowych graczy, mianowicie Iwan Kiselicja oraz Nazar Maciuk z Ukrainy, nie występują w tym spotkaniu i naprawdę może być ciekawie, zwłaszcza, że naprawdę z dobrej strony pokazują się z kolei ukraińscy gracze Żarłaczy, czyli Dmitro Resniczenko oraz Olek Sadowy. O 21.30 mecz Popalonych Styków z Zębatkami. Zębatki na pewno będą chciały zgarnąć 3 punkty, ale Popalone Styki zrobią wszystko, by nie poszło im za łatwo. Natomiast o 22.15 ostatnia szansa dla JOTR-u Futsal, które będzie podejmować Lajkoniki na to, by włączyć się do walki o grupę mistrzowską. A równolegle z tym meczem będzie rozgrywany pojedynek Hatrika z WKS Futsal Team. Faworytem tego spotkania jest Hatrik, ale WKS jest takim energiczną drużyną, że ciężko jest przewidzieć, co w tym meczu się od Jani Pawli i tak naprawdę czego w tym meczu możemy się ostatecznie spodziewać. I teraz jeszcze klasyfikacje indywidualne w Dywizji B. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, niezagrożony Daniel Klim, który ma 54 gole, który już powoli zaczyna myśleć o biciu swojego rekordu z poprzedniego sezonu. Za jego plecami Denis Tański z Ukrainy z 19 bramkami. Dariusz Janiszyn ma bramek 16, Karol Michalik z Popalonych Styków ma aż 15 trafień. Trzech graczy ma po 14 goli. Wiktor Kałkuz z Venatores FC i dwóch graczy hat-tricka, czyli Radek Makuła oraz Marcin Nesterak. Hubert Bujas oraz Dmitry Nazarow mają po 12 trafień na koncie. W klasyfikacji asystentów prowadzi Dariusz Janiszyn z Elefanty, który ma 37 asyst. I zapomniałem wspomnieć, że przekraczając granicę 32 asyst, pobił rekord wszechczasów, jeżeli chodzi o ilość asyst w jednym sezonie ustanowiony przez Dominika Karasia z MK Teamu, kiedy MK Team grał jeden sezon w Dywizji B. Za jego plecami, chociaż dosyć daleko, jeżeli chodzi o ilość asyst, mamy Tomasza Bielacha z Venatores FC 19 asyst, Ilija Turow oraz Daniel Klim mają po 12 asyst, Denis Tański 11 asyst, Marcin Nesterak ma z kolei asyst 10. I klasyfikacja kanadyjska na DSR prowadzą tutaj gracze Elefant i Daniel Klima 66 punktów kanadyjskich, Dariusz Janiszyn 53, 30 ma Denis Tański z Ukrainy, Marcin Nesterak z Hatrika 24, trzech graczy ma 21, Tomasz Bielak z Venatores FC, Artyom Serchienko z Ukrainy oraz Ilija Turow, klubowy kolega Artyoma Serchienki, i trzech graczy z 20 punktami, Kacper Socha z Venatores FC, Wiktor Kałku z tej samej drużyny oraz Radek Makła z Hatrika. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o transmisji meczu Ukrainy z Żarłaczami
i widzimy się zarówno na hali, jak i w kolejnych magazynach. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć!